Railway. Dotarliśmy do Giecza. 3 dni. 1 dzień łódką, 2 dni, 2 dni piechotą. Ostatnio nam się to nie udało. To jest drugie podejście, które nam wyszło, dokładnie. Dobra, mimo wypadku na Łodzi nie podaliśmy się, przeszliśmy dalej, tak? Sądzę, że mieliśmy przepłynąć oczywiście więcej tą łodzią, ale sądzę, że nie możecie mieć tam nic za złe, gdyż spróbowaliśmy. No cóż, spróbowaliśmy, nie udało się. Gdyby się udało, to pewnie doszlibyśmy dalej niż do Giecza. Dokładnie. Ale doszliśmy do Giecza w końcu. Więc jesteśmy na miejscu. Mamy jeszcze parę pomysłów na ten program. Chcemy zrobić survival taki już na bardzo dużym poziomie hard zimą, grudzień, styczeń. Typu sam toporek, nóż, krzesiwo w lesie i tam się rozbić, zrobić szałas i jedną noc przeżyć. Nie zamarznąć. Nie zamarznąć, dokładnie. Mamy jeszcze od groma pomysłów na ten kanał, no ale bez subów, lajków i udostępnień to się nie uda. Więc wszystko zależy od Was, czy ten kanał się będzie rozwijał, jeżeli Wam się podoba i chcecie nas więcej oglądać. Wiemy, że nie jesteśmy zbyt ładni. Ale robimy fajne rzeczy. Ale robimy całkiem fajne rzeczy, mi się wydaje. Także łapki w górę dawać suba. Dokładnie. Oglądajcie. Sub będzie gdzieś tu. Tu, trzymam. Czy tu. Tu, 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 tu. No, to no, tutaj, klikaj. Tutaj. No. Gdzieś tu będzie. Haha. Żyjemy. W ogóle cud to jest, żebyśmy się nie utopili, nie? No, albo że ten, że po utopieniu się nie zawarliśmy. No. Jezu, no. No.